witam Państwa bardzo serdecznie na 14. spotkaniu opłatkowym w Zrecinie. Jest nam bardzo miło, że tak licznie Państwo nas zaszczycili swoją obecnością. Na początek naszego spotkania chciałabym bardzo serdecznie przywitać naszego księdza proboszcza, księdza doktora Wacława Sochę, księcia Kaja Rosza. Również pragnę powitać pana wójta Andrzeja Konieckiego, panią Monikę Sulik, radną, panów radnych, pana Mieczysława Czelnego, pana Mieczysława Markiewicza, pana Wojciecha Markiewicza. Polska w tym roku będziemy obchodzić święto stulecia odzyskania niepodległości, więc proszę Państwa, dla nas jako Polaków, dla naszej małej ojczyzny to jest taki szczególny czas. Tym bardziej spotkanie opłatkowe jest takim specyficznym, bardzo rodzinnym spotkaniem. Bardzo się cieszę, że nasza rodzina parafialna jest tak liczna i bardzo jest nam miło, że taką składę spotykamy się. Serdecznie powitam się, proboszcz, również serdecznie wszystkich. I tych, którzy są z naszej parafii, i tych gości, którzy są spoza parafii, ale związani z nami i przybyli tutaj, serdecznie witam. Znakiem tego światła jest Chrystus, nam Pan Jezus nowonarodzony błogosławi. Światło Chrystusa. Posłuchajmy Ewangelii o narodzeniu Jezusa. W owym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb, opłaty, owoc ziemi i ludzkiej pracy, który zgromadził nas dzisiaj w jedno przy tym stole. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem naszych ojców składać sobie wzajemne życzenia. Tak jak również życzamy. Pan Jezus nowonarodzony wszystkim błogosławił, aby błogosławił w codziennym życiu. Thank you.
Wszyscy wiemy, jest początek nowego 2018 roku. Przyjmijcie od władz samorządowych gminy Borkówka najserdeczniejsze życzenia. 24 z 31 grudnia na 1 stycznia to co roku pewna granica. Mówimy, że kończy się stary rok, zaczyna nowy, ale tak naprawdę to jest tylko zmiana daty, tak jak każdej północy. Tak jak w Sylwestra, to jest tylko zmiana daty. To nie kończą się wszystkie nasze sprawy, to nie kończą się wszystkie nasze problemy. Podobnie po północy nie ma wszystkiego nowego. Więc ja życzę Państwu, żeby te wszystkie sprawy, które jeszcze nie zakończyły się dla Państwa w roku 2017, znalazły pomyślny finał w tym roku. Te, które w tym roku się u Państwa pojawią, żeby miały przebieg po Państwa myśli. Życzę przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, dużo ciepła, dużo dobrych ludzi wokół siebie. Dziś dużo miłych wrażeń. Wszystkiego najlepszego. Jestem człowiek, jak to coś wiedzi w ciemności. Pójdźcie wszyscy ze mną do Betlejem gości. Narodziła się dzisiaj dziecina Boża, wyciąga się cudne rączęta, tu nie matka pamięta się. Czy nie zmarzło ci dzieciątko, twoje rączki obie? W moich skrzydłach ciepłe piórka, baw się, grzeje sobie. Czy nie zimno ci maleńki w twoje święte nóżki? Jak pozwolisz, to je trochę ogrzeje serduszki. Pozwól, mały królu, że cię rozweselę, żółw i podusz się. Zaśpiewam ci za nocę kolędę, przez północy może zupełnie. Na kolana przed tobą włożę serce, powiem jeszcze, że kocham cię najgoręcej. Narodził się w szansie pasterzy,
chwała. Idą już trzej królowie z dalekiej krainy i prześliczne niosą dary dla Bożej dzieciny. Witaj, ja Jezu, na tej ziemi położony w łonie. Witają Cię królowie, kłaniają się Tobie. Pan świata wyrzęcy w żubeczku, gwiazdo Twoja mnie do Ciebie prosto prowadziła, złoto zdarze się przyniosą dziedzinę Twą miłą. Nasianie złożyłeś Twoją świętą głowę, my mamy kołderki, poduszki, puchowe. W podarku Ci przyniosłem kadzidło pachące, by Cię uczucić moje dziecię na siatku leżące. Ja Betlejem w dom przyjąć nie chciało, zakrzęsnęło bramę, by godnie spało. Ode mnie godna mira dla Ciebie wybrana, bo my dzięki od nieba z naszej domy Cię stwierdzano. O dzięki Wam, trzej królowie, mój syn zleje na Was własne zdroje, szczęście wieczne Was nagrodzi. Wszystkich chcesz przytulić i smutki osłodzić. Witaj nam dziś, witaj nasz Jezusku drogi. Powiem wszystkim dzieciom, jak jesteś wspaniały i na pewno wszystkie będą Cię kochały. Niech spłynie do każdego dziecka uśmiech matki z dzieciom. Czujemy jej wielką dobroć, wielkiego szczęścia początek.
Medycie Boże za przygotowanie tak pięknego programu. Proszę Państwa, trzeba wielkiej odwagi, jakie nasi